Miałam za bardzo ptasi umysł, ptasi mózg, nie mogłam wszystkiego zapamiętać. Wiem, że chodziłam zawszona, głodna, zmarznięta, źle ubrana. Miałam drewniaki w Oświęcimiu, holenderskie takie chodaki, które były o 3 numery za duże na mnie. Wiem, że mama mi robiła rumieńce z łupin, z buraków, żeby była bardziej dorosła. Nie miałam pojęcia żadnego, ja się tylko bałam. Cały czas się bałam. A co to jest Auschwitz, to nie miałam zielonego pojęcia. Tym bardziej, że ja jechałam z trupami, z osobami krwawiącymi, z kobietami głodnymi, siedzącymi, leżącymi, nieżywymi. Do wagonu takiego bydlęcego wchodziło około 250 osób. Są druty kolczaste, że są Niemcy z psami, że krzyczą, że się drą, że biją pejczem takim grubym, że walą w co mogą, gdzie mogą. Aus, aus, Schweine, świnie, takie, śmakie, owakie. Przezwiska leciały, jak nie wiedzieć co. No, był to jeden wielki koszmar. Dzieci były aus, dzieci były do rozstrzelania, do spalenia, do... Dzieci tam nie było dużo. To musi być przeżycie, bo to siedzi tutaj. To jest tak zwana trauma, na którą nie ma mocnych. Ona jest, siedzi i siedzieć będzie ad mortem. Bo ja wychodząc z obozu ważyłam 24 kilo, a mama ważyła 36. I ja w ogóle bardzo żałowałam, chciałam mieć bardzo dziecko, ale bałam się tego okrutnie, że ja urodzę albo jakieś wodogłowie, albo nienormalne dziecko, albo dziecko z takimi wadami, które będą stanowić o tym, że ona długo nie pożyje. Bo ja byłam na to za mała i za głupia. I nas zamiast na Słowację, do Brynic, przywieziono do Auschwitz. I tam byłam 3 tygodnie. Wystarczyło być 10 minut, 5 minut, żeby wylecieć z dymem krematorium. Byłam dwukrotnie odstawiona do krematorium. I żyję. Raz moja mama przekupiła auzejerkę, panią Alicję Orłowski, której dała brylant, który połknęła. Ja już o tym mówiłam kilkakrotnie. Zawsze o tym mówię, ja mam te spotkania z młodzieżą w Oświęcimiu. A drugi raz ciocia miała też znajomą jakąś, której zdjęcie znalazła tu Mija, ciocia, żona brata mojego tatusia. I ona z jakąś obzajerką w parę dni później załatwiła to, że wsadzono mnie do takiego pieca, kotła szerokiego, miedzianego, w którym na dnie było palenisko, naturalnie oczyszczone z gorącego popiołu. I z górą mnie wsadzili do tego pieca. Ja w tym piecu siedziałam 3,5 godziny. Przez całą selekcję. Przez cały czas, dopóki Niemcy nie wyszli, wyciągnięto mnie stamtąd, ale ja za wiele nie pamiętam, jak to było. Wiem, że byłam półprzytomna, głodna, wychudzona, spragniona, brudna, osmolona, sadzą śmieciami jakimiś. To tego się nie da opisać. To są rzeczy ponad ludzką wytrzymałość. Mnie się to bardzo często śni po nocy. Córką, która jest już panią dojrzałą, dorosłą, ale była o wiele młodsza, jak się dowiedziała, co matka przeżyła. Plakietka, że brałam udział w filmie, a z tyłu jest dedykacja od Stevena Spielberga. Pani Musia, dlaczego pani zdecydowała tylko sekundkę? Tuż po wojnie, natychmiast, wtedy, kiedy byłem w wagonie, umierałem, przechodziłem, dosłownie byłem w szpitalu już po drugiej stronie świata. W wyniku tego dotknęła mnie amnezja, kiedy wyszedłem stamtąd. Amnezja polegała na tym, że ja wiedziałem o tym, że byłem w Auschwitzu, codziennie oglądałem swój numer. Nie mogłem o tym zapomnieć. Nie chciałem się go nigdy pozbyć. Ale tylko pewne epizody stale były w mojej pamięci.
przyjazd do Auschwitzu, jakieś inne rzeczy. Pewne epizody nigdy nie zniknęły. Wszystko inne było jakby za mgłą. Coś, co istniało gdzieś, kiedyś, to się może zdarzyć i może się zdarzyć wszędzie. Po prostu musimy być czujni, uważni. I może to jest najważniejsza rzecz, którą mamy my do przekazania następnym pokoleniom. Nie litujcie się nad tym, co myśmy przeżyli. Litujcie się nad sobą. Litujcie się nad sobą. Uważajcie, żebyście nie mieli przypadkiem jakiegoś podobnego losu. Najgorsze jest nawet, muszę powiedzieć, stopniowe znieczulanie społeczeństwa. Takie, że to tylko troszeczkę jest. To tylko mały ubytek demokracji. No co takiego jest? Może być tak, może być tak. Obojętność jest rzeczą najokropniejszą i ona może się przyczynić do czegoś takiego. Europa, nasza cywilizacja zna 10 przykazań. Jest, chyba powinniśmy stworzyć 11. Nie bądź obojętnym, nie bądź milczącym, gdy inni cierpią, ponieważ milczenie jest sługą przemocy. To było fajne.